kawowy termos nie jest tak brudny, jakby się może wydawało w pierwszej chwili, ale czysty wcale. Postanowiłem sprawdzić teorię. Film, bo przecież jest mnóstwo jakiegoś fejku. Jest mnóstwo jakiegoś fejku w internecie. Film przedstawiał mycie termosu za pomocą, jak widać, skorupek jajek. Zjadłem dwa jajka na drugie śniadanie dzisiaj. Skorupek nie wyrzuciłem. I zobaczę, czy film, który oglądałem, jak umyć termos, nie jest czasem fejkiem. Zawiodła mnie metoda chemomechaniczna skorupczano-jajczana. Spróbuję chemicznej metody. Znalazłem inny filmik w internecie, który mówi: baking soda, czyli po naszemu proszek do pieczenia albo soda oczyszczona. Ile tej sody oczyszczonej? Na jeden amerykański garczek, cup, należy zapodać łyżkę stołową sody oczyszczonej i dwie łyżki stołowe octu, zwykłego, spirytusowego, byle jakiego octu. O Jezu, to już się gotuje. No ale nie jest dziwota. Tak będzie zawsze. Spójrzcie. Widać pianę? Nie? Latarka. Nie? Jest piana, nie? Zawsze tak będzie, jeżeli pomieszamy kwas z zasadą. Jak zapodamy temperaturę, następna lekcja chemii, która mówi, że chemia działa w wysokich temperaturach gwałtowniej. Powiem szczerze, wygląda na to, że to trochę działa. Znaczy, ja dałem tutaj dość słaby roztwór, bo w przepisie było, że na jeden kubek amerykański. Co to jest jeden kubek amerykański? 235 ml. No, czyli po naszemu szklankę, nie? Należy wsypać tą ilość, czyli łyżkę sody, dwie łyżki octu, zalać wrzątkiem. Pojemność mojego termosu to są dwa kubki amerykańskie, bo to jest 400 ml. No, niecałe, ale też i termos nie jest ciężko zapyziały, jak ten, który oglądałem na filmie. I dlatego postanowiłem zrobić roztwór słabszy. Odczekam 10 minut. Niech sobie reakcja pobędzie i zobaczymy, jakie będą efekty. Wylałem zawartość i jak się można przekonać, osady na dnie mojego termosu nadal są. No może należy jednak zagęścić roztwór. Wezmę suchą łyżkę. Z mokrej łyżki będzie mi soda źle zjeżdżała, nie? No więc zróbmy teraz roztwór, który będzie tak mocny, jak ten w przepisie. Dwie łyżki sody oczyszczonej i cztery łyżki octu. Raz, dwa, trzy, cztery. O, tam awantura jest dobra między kwasem a zasadą. Super. Aż mi pod szyjkę prawie podchodzi. Wlewam na to wszystko wrzątek. Spójrzcie. Aż kipi. Bardzo gwałtowna reakcja między kwasem a zasadą. To standard. I wymieszam to wszystko, bo poprzednio też w procesie
O. Trawienia, nazwijmy to, zawartości mojego termosu. W pewnym momencie stwierdziłem, że na dnie pozostały osady sody oczyszczonej po prostu. I zostawię to teraz. Znowuż na 10 minut. Bardzo jestem ciekaw. Teraz minęło już dobre 10 minut, a ta reakcja nadal trwa, bo ja widzę takie pojedyncze bąbelki wypływające się. W poprzednim przypadku, jak ten roztwór był słabszy, ja mogłem zobaczyć dno w moim termosie, jak tak stoi. Teraz nic z tego, jest jakaś, ta ciecz jest jakaś taka ciemnawa. Nadal gorąca. I co? I osad nadal trwa. No, tak sobie myślę, że w końcu trzeba by ten termos umyć. Te termosy. Mój termos zupowy. Widać? Osady. Widać osady. Trudno je doszorować. Tutaj pod rancikiem też są. Widać? To jest mój termos od kawy. Może latarka? Proszę. Widać osady. To jest termos, który próbowałem doszorować w poprzednich ujęciach na 100 sposobów. Widać jaki syf. No, ten termos już niestety jest historyczny, bo pokrywka do niego uległa uszkodzeniu, w związku z powyższym nie używam. Ale domyć w razie czego by można spróbować. Teraz uwaga. Nie działają środki chemiczne, no chyba, że bardzo agresywne. W związku z powyższym trzeba usunąć mechanicznie, ale tu nie wejdzie ręka nawet mojego 2-letniego wnuka, a co dopiero moja. Wymyśliłem, jak to zrobić. To jest wkręt ciesielski odpowiedniej długości, żeby tam do dna wystarczył, prawda? Jest do tego potrzebny druciak-zmywak. Delikatny druciak-zmywak. Kropelka płynu do naczyń. Wiertarka akumulatorowa. I trochę ciepłej wody. Wał. Wiadomo, o co chodzi. Dalej zupa leci. Zaraz zajrzyjmy. Zajrzyjmy i widzimy, że jest super w porównaniu z tym, co było, prawda? Super. Nie będę się pastwił nad tym termosem więcej, bo i tak idzie do śmieci. Ale zupowy do śmieci się nie wybiera. On jeszcze ileś zupek ma mi do pracy przynieść. Proszę bardzo. Tu, gdzie były największe zabrudzenia, na tym szwie nie ma ich w ogóle. Dno dużo bardziej czyste. Prawie czyste. No tu pod, u góry pod tym, pod kołnierzem jest jeszcze sporo, ale jak widać, metoda przy zadziałaniu chwilę dłuższym jest dobra. Jeszcze raz wam tylko pokażę te moje a no właśnie. Jak ja to zrobiłem. Przy pomocy dremelka zrobiłem 2 nacięcia. Widać? Po przeciwnych stronach.
przyłożyłem takie dwa drutki po prostu miedziane, tak żeby one tu mniej więcej weszły w te wcięcia. I to wszystko zostało przyprasowane koszulką termokurczliwą. Jak będziecie kopiować mój pomysł, to polecam, żeby koszulkę termokurczliwą zastosować lepszą niż ta moja, czyli taką z klejem. Ona wtedy to wszystko wam ładnie połączy i będzie dużo lepiej. Kilka minut później moje termosy wyglądają właśnie tak. Prawda, że czyste? Na koniec jeszcze raz pokażę wam mój widelec kręcący zmywakiem wewnątrz. Proste i działa. Do zobaczenia w następnym filmie.